ten dzień cerkiew była otwarta dla każdego bez względu na wyznanie. O godzinie 10 rozpoczęło się nabożeństwo prawosławne. Liturgii przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Atanazy, prawosławny biskup łódzki i poznański. Wyznawcy prawosławia od lat są obecni na kartach historii Kalisza, współtworzą tradycję wielokulturowego i wielowyznaniowego miasta. Oprócz święta patronów Piotra i Pawła obchodzono jubileusz 90-lecia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę świątyni. Świętowaliśmy 90-lecie obecnej świątyni, chociaż prawosławie w mieście Kaliszu już można powiedzieć 3 wieki i od początku XVIII wieku pierwsi prawosławni pojawili się na ziemiach Kalisza. To jednak historia była i smutna, i radosna, gdyż w historii i w dziejach państwa polskiego kaliska świątynia jest pewnym ewenementem, gdyż w okresie międzywojennym, mówiąc historycznie, burzono, zabierano świątynie prawosławne. Natomiast w mieście Kaliszu wydarzył się swoisty cud, można by powiedzieć, gdyż rozbierano świątynię i jednocześnie odbudowano świątynię prawosławną. O godzinie 15 w pięknych wnętrzach cerkwi odbył się koncert polsko-ukraińskiego zespołu wokalnego Dziczka pod tytułem Jak przedziwne Twe imię. W skład zespołu wchodzą kobiety zarówno pochodzenia ukraińskiego, jak i polskiego, które śpiewają ukraińskie ludowe pieśni religijne. Grupa wokalna swój repertuar przejęła bezpośrednio od artystów ludowych Podola, Polesia i Wołynia. Właściwie wszyscy jesteśmy tutaj zafascynowani śpiewem ludowym i po raz pierwszy spotkałyśmy się, nie wiem, z 15 lat temu mniej więcej. Jako zespół no, istniejemy trochę mniej, no, ale już 12-13 lat no, minęło jakby od tej pory, kiedy zaczęliśmy razem śpiewać. No, interesuje nas śpiew ludowy w ogóle, szczególnie śpiew ukraiński wielogłosowy, ponieważ ja jestem Ukrainką. Przyjechałam tutaj do Polski z Kijowa. Te religijne pieśni, one też właśnie mają tego ducha, coś takiego, to też się wymyka takiej rzeczywistości ziemskiej i, no i to też jest takie głębokie przeżycie, myślę, dla nas wspólnie śpiewać ten repertuar, bez względu na to, która z nas chodzi do jakiego kościoła. Specjalnie dla widzów magazynu miejskiego zespół Dziczka zanucił jeden ze swoich utworów. Oje, bo, bo.